nie? O kurwa, patrz, puls. Nie, ja nie mogę. Witajcie, z tej strony trener Mariusz Mróz. Chciałem Was zaprosić na coś nowego, na Super Fitness Challenge, w którym wezmę udział ja oraz Ania Hryszczenko. Cześć, cześć. Cześć, Ania. Dziękuję za zaproszenie. Ania jest trenerką kobiet i skupia się głównie na pośladkach. Nie wiemy, co się będzie działo. Niestety nie. Tak, ponieważ pytania, zadania, cały ten challenge przygotował Tomek, trener z mojego teamu. Siema, cześć, Tomek. Witajcie, hej. Cześć. Cześć, cześć, Mariusz. Cześć. Tak, wiem, że nie wiecie, co Was się czeka. Pewnie się trochę stresujecie, ale ja już wszystko wiem. Pierwszym etapem będzie rozgrzewka. W trakcie rozgrzewki będziecie losować sobie naprzemiennie pytania do siebie. Pytania są od widzów, więc co, zaproszę Was na pierwszą część, czyli na część rozgrzewkową. Super, więc zaczynamy. Jak wyglądałyby Twoje wymarzone wakacje? Na pewno byłoby to takie, wiesz, dzikie miejsce, gdzie nie ma tłumu ludzi i słoneczko, bo ja jestem uzależniona od słońca. Że ja też jestem. Teraz na przykład gdzieś jadę, to sobie w Warszawie są fajnego, można sobie zabrać i jechać. A jest super słońce, to na przykład mi szkoda nie skorzystać z tego słońca. Wciągę sobie koszulkę i jadę tą olejnogą przez centrum. Chciałabym to zobaczyć. Więc ludzie się muszą dziwić. Ale ja to robię właśnie dla swojego zdrowia, bo nie mam dużo czasu, żeby przebywać na słońcu. Sobie dosłownie ściągam koszulkę, żeby trochę słoneczka było. Co tam, że ludzie sobie pomyślą? Myślą, to nie patrzę, myślę sobie na pewno, tak? Co byś robił, gdybyś mógł spędzić jeden dzień jako płeć przeciwna? Ale już wiem. Poszedłbym na siłownię zobaczyć, jak się trenuje kobiece ciało. Na pewno nie. A tej wersji takiej, że innej, to bym spotkał się z jakimś facetem i zobaczył coś nowego. Coś nowego. Oj, jeśli mógłbyś być warzywem, jakim warzywem byś był? Pierwsze, co mi przyjdzie na myśl, to, że byłbym pomidorem, ponieważ bardzo lubię pomidory. Tak, uwielbiam pomidory. Też się wiąże z tym taka historia, że gdzieś do 18 roku życia nie jadłem w ogóle warzyw. W ogóle, zero warzyw. I dopiero jak wyjechałem na studia, to się nauczyłem jeść warzywa i pierwszym właśnie warzywem to był pomidor. I tak do teraz po prostu uwielbiam pomidorami, bym musiał zajadać. Będziecie wykonywać ćwiczenie, które się nazywa Hollow Body i w trakcie tego ćwiczenia Ania, będziesz słuchała faktów na temat Mariusza. Jeżeli się zgadzasz z danym faktem, to będziesz musiała wykonać nogami mniej więcej taki ruch, a jeżeli uważasz, że ten fakt jest nieprawdziwy, to nogi będą szły w tą pozycję. Zrobiłem bombę i wybuchła mi na ręku. Prawda. Siostry przebierały mnie za dziewczynkę. To jest prawda. Płakałem na swoim ślubie i mega się denerwowałem. Tak, to jest... Tak nie było, to jest fałsz. Na weselach tańczę do 5 rano minimum. To nie jest prawda. Jestem słaby, jak na weselach nie wytrzymuję. Mieszkałem 2 lata w Poznaniu. To jest prawda. Mieszkałem 2 lata w Poznaniu. Dopiero kilka lat temu zrobiłem prawo jazdy. Kurde, ciekawe. Tak? Tak, to jest prawda. Uwielbiam zielone warzywa, jem je codziennie. Nie uwielbiam. Tak. Mam syna i żonę. Tak, to jest prawda, syna i żony. Skakałem na bandzie. Tak, skakałem na bandzie. Liczę kalorie od 15 lat. Tak, to jest fałsz, nie liczę kalorii. Jestem z Kaszub i dziwnie mówię czasami. Nieprawda, w sensie jestem ze Śląska i dziwnie mówię czasami. Szedłem po wysokim budynku głową w dół. To jest prawda. Szedłem, fajne takie głową w dół. Mamy to. Tak? Tak. Ciężko? No zapomniałam o pomidorach. A liczyłaś? Ja nie liczyłam. Pierwsze, jeżdżę na nartach. To fałsz. No, okay. Mam 25 lat. To fałsz. Okay. Jestem wegetarianką. No to prawda. W sensie nie jestem. Okay. Skakałam ze spadochronem. Skakałam ze spadochronem, to jest prawda. Okay. Mam salon kosmetyczny. Prawda. Byłam tylko w jednym związku w swoim życiu. To prawda. Nie jestem w stanie oglądać horrory. To prawda. Lubię wstawać wcześnie rano, jestem porannym ptaszkiem. Fałsz. Nie mam żadnej pary dżinsów. Nie mam żadnej pary dżinsów, to jest prawda. Lubię imprezy.
jest fałsz. Mhm. Od jakichś 5 lat w ogóle nie oglądam telewizji. To jest prawda. I ogarnięcie się zanim wyjdę z domu zajmuje mi bardzo, bardzo dużo czasu. To jest fałsz. Mhm. Słuchajcie, kolejny challenge, wyzwanie. Robię zdjęcie. Jeden, tak? I liczycie, co więcej wykonam tych krótkich brzuchów. I dobry wynik to jest 3, tak? O kurde, 36. O fuck. A ja już się zmęczyłem. Nie. Yeah. Ale miałem właśnie... Łatwiej powiedziałem, że muszę tylko to przebić, nie? Ja ci powiem, naprawdę takich rzeczy nie robię. Trzecie wyzwanie, będziecie robić trochę klasycznego. Będę wam zadawał pytania, będziecie odpowiadali prawda bądź fałsz. Jeżeli odpowiecie poprawnie, to nic się nie dzieje, ale jeżeli odpowiecie błędnie, to w tej pozycji będę wam dokładał po kilogramie na plecy. 3, 2. Jeden zaczynamy. Uwaga, Ani, pierwsze pytanie. Więc proszę 8 km na godzinę. Spala więcej kalorii niż trening siłowy. Tak, tak. Prawda, okej. Okay. Mariusz, czy 1 gram tego alkoholu dostarcza 9 kalorii? Nie. Fałsz, zgadza się. Mężczyźni regenerują się po treningu szybciej niż kobiety, Ani. Fałsz. Fałsz, zgadza się. Niektóre produkty trzeba wyeliminować z diety, żeby schudnąć. Mariusz. Fałsz. Fałsz, zgadza się. Kofeina może różnie działać na ludzi ze względu na różnicę ich genach. Prawda, prawda. Prawda. PAL to skrót od Physical Activity Level. Mariusz? Nie. Fałsz? Fałsz. Źle, to jest prawda. O kurde. Dostał jeden podaży działka, nie wlicza się działka do silnego. Fałsz? Fałsz. Czy alkohol w małych dawkach poprawia zdrowie, Mariusz? Nie. Fałsz. Fałsz, zależy. Co owocowy nie jest dobry dla mięśni owoców, Mariusz? Prawda. Prawda, zależy. Mięsień gruszkowany znajduje się tuż pod mięsiem na ramieniu, Mariusz? Fałsz. Fałsz. 100 gram oliwy ma więcej kalorii niż 100 gram masła, Mariusz? Prawda. Prawda. To jest taka praca, która praktycznie nie działa doraźnie, Mariusz. Prawda. Prawda. Cytrusy są najlepsze niż fałsz. Fałsz. Naleczona kilocytru to 7-9 godzin na dobę, Mariusz. Prawda. Prawda. Posiadek składa się łącznie 3 mięśni, Aniu? Tak. Tak. Raczej 8 po której 6 jest na matce, a 12 na rybę, Mariusz. Fałsz. Fałsz. U osób dorosłych zaleca się, by nie przekraczać 150 mg kofeiny na dobę. Fałsz. Fałsz. Alkohol ma działanie moczopędne, Mariusz. Prawda. Prawda. Zbyt krótki sen może zwiększyć ryzyko zapalenia, złapania przeziębienia. Prawda. Prawda. Zdolność do nadzoru masy. To i tak mój rekord świata w planku chyba. A ty już miałaś ciężko? Nie, jest okej. Okay. Okej, słuchajcie, jesteśmy na ostatnim challenge'u interwałowym, bo będziemy najpierw szyja, a później będziemy biec na bieżni. Okay? Będę wam zadawał pytania różne, takie, które będą też widzowie mogli was też dzięki nim lepiej poznać. Co kilka pytań będę wam zwiększał prędkość biegu, a wy będziecie musieli dalej odpowiadać na pytania. To co, jesteście gotowi? Tak. Aniu, co lubię na słodycz i dlaczego? Uwielbiam lody. Dlaczego? Nie wiem, uwielbiam lody. Pepsi czy Coca-Cola? Coca-Cola, zdecydowanie. Pozwólcie na sobie zwiększę Pepsi, prawda? Będziemy sobie na 7. Aniu, twoje ulubione miasto? Uwielbiam przyjeżdżać do Warszawy. Panie, w jakich językach potrafisz mówić? Powiedz kilka słów, prawda? Nie wiem. W polskim, no to nie wiem, już mówię. W angielskim, my name is Mariusz. Coś tam po niemiecku, ale nie będę wymyślał. Jedziemy teraz. Dobra. Na dziewiątkę, bo to pies czy kot? Kot. Mariusz, twoje ulubione ubranie i dlaczego? Nie mam żadnego ulubionego ubrania, lubię chodzić w tych samych koszulkach często i ogólnie mam tak, że jak mam ciuchy, to na przykład mam jedną koszulkę i chodzę, aż mi żona powie, że to już trzeba wyrzucić, bo się nie nadaje do chodzenia. Kadziu, kto cię inspiruje do działania? Ja sama. Mariusz, prysznic czy wanna? Wanna. Dlatego sobie pozwolę wiesz, nie daje się. Bohater czy czarny charakter? Bohater. Aniu, ulubiony film na Netflixie, dlaczego? Może serial Dom z papieru? No, bo trzyma cały czas w napięciu. Mariusz, Instagram czy TikToka? Instagram. Wygrywasz milion. Co robisz następnego dnia? Nic nie zmieniam i wrzucam na inwestycje. Twoje ulubione motto? Jeśli w siebie sam nie uwierzysz, nikt w ciebie nie uwierzy. Super. Podpowiedz mi, że ten pokoju, że...
nienawidzę biegać. Ja też nie lubię biegać. A nie, to największa fobia. Boję się ciemności. Mariusz, książka, którą ostatnio przeczytałem. Oddech. Oddechu. Tytuł oddech. Aha, dobra, okej. Okay. Aniu, domówka czy intro za klubu? Domówka. Wolisz potrafić latać czy być niewidzialny? Latać. Ja mam mikrofon już, majtka. Kuchnia, z którego kraju jest twoją ulubioną? Włochy, iluzja. Życie w Narni czy uczęszczanie do szkoły w Hogwarcie? Życie w Narni. Aniu, jakie byłyby twoje idealne śniadanie? Tosty z jajkiem i awokado. Mariusz, jaką ciekawą rzecz ostatnio usłyszałem? Oddechu, że im wolniej oddychamy, tym jesteśmy zdrowsi. Okej, dobra, to postaraj się wolniej oddychać. Aniu, ile fartuchów posiadasz? 7? 8? Jak ktoś może zdobyć twoje zaufanie? Nie, ja nie, nie musisz mogę. Zdobywać. Ogólnie mam zaufanie od razu do ludzi. Okay. Wolałabyś oddychać pod wodą czy latać? Oddychać pod wodą. Okej. Okay. Jaka jest najgorsza rada, której ktoś ci dał? Nie dasz rady. Okej. Okay. Więc to by był koniec pierwszego challenge'u. Jak widzicie, mówię do was na pulsie 184, więc mogę gadać. Głupoty. Było super. I zapewne czekacie teraz na to, kto wygrał cały challenge. I może was zmartwię, bo w tym challenge'u nie wygrywa nikt, a tak naprawdę wygrywają wszyscy. Tutaj nie wybieramy wygranego, bo wygranym jest Ania, wygranym jestem ja. Nawet Tomek jest wygranym, bo wszyscy jesteśmy fit, dbamy o zdrowie i też zachęcamy ciebie do tego. To jest pierwsze takie nagranie, taki challenge. Jeżeli chcielibyście takich więcej, napiszcie w komentarzu, kogo mam zaprosić, kogoś ze świata fitness. Właśnie chcę zapraszać takie osoby fit jak Ania. Czekam na wasz komentarz, na lajka i dajcie znać, czy wam się podobało. Dzięki.